Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Dzień dobry, siemanko, siemanko. Witam w kolejnym odcinku solo, bo dawno wspólnie się nie widzieliśmy, że tak powiem, indywidualnie. Witam na mojej sali, bo dawno właśnie nie było odcinka z tego miejsca, ale witam przy okazji również nieco nowej scenerii, także myślę, że pewnie pewne zmiany zauważacie, związane również ze ścianką sponsorską poświęconą moim sponsorom, za który serdecznie pozdrawiam. Z góry dziękuję. I co? I przechodzimy sobie do samego meritum. Słuchajcie, moje historie solo opierają się na różnych formatach, na różnych płaszczyznach. One są czasem bardzo śmieszne. Wspomnę tutaj pewnie o kilku historiach z bramki, pewnie o historii z domofoniarzami. Są w nieco innej charakterystyce, w nieco innym klimacie. Są również ciężkie, są również smutne i tutaj chyba, gdy użyłem tego określenia ciężkie, to ta na pewno należy do niełatwych, albo nazwijmy ją po prostu zwyczajnie kolejną ciężką historią. Ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik, że są prawdziwe, bo na tej prawdziwości mi bardzo, bardzo zależy. To ma być przede wszystkim takim naprawdę mocnym fundamentem tego kanału, że chcemy sobie tutaj nie mówić słodkich słówek, tylko nawet czasem brutalną prawdę między oczy. Dobra, do meritum po raz kolejny. Sytuacja dotyczy zdrówka bardzo, bardzo mojej bliskiej osoby, która przyszła na świat około 3 lata temu, niecałe 3 lata temu. Jest to właśnie historia sprzed około 3 lat. Moja córeczka, córunia, lilunia, jak to się mówi, córunia, tatunia, którą bardzo mocno, serdecznie pozdrawiam. Kocham cię, córeczko, nad życie, jak całą moją rodzinę, jak również syna. Moja córka jest jeszcze za mała, żeby ogarniać YouTube, ale pewnie jak to dzisiejsza młodzież, czy też dzieciaki, niebawem na tą platformę się również przesiądzie, także serdecznie cię, córunie, pozdrawiam. Tak, i możesz usłyszeć mniej więcej co się działo w chwilach, których na pewno nie pamiętasz. A zatem kiedy to się wydarzyło dokładnie? 2 stycznia moja córeczka obchodzi urodziny. I wydarzyło się to właśnie w 2018 roku, na samym początku, kiedy moja córeczka miała około 6-7, uwaga, tygodni życia. Faktycznie, no mamy w domu z żoną dwójkę dzieciaków, Gabriel, starszy synek, który chodzi do przedszkola. I jak to dziecko chodzące do przedszkola w pierwszej fazie, pierwsze co przynosi z przedszkola do domu, to oprócz wykonanych prac, nowej wiedzy, to również są to zarazki, które łapie od innych dzieciaków w przedszkolu. No i faktycznie nasz synek przyszedł lekko przeziębiony, no i tam staramy się zachować pewne środki ostrożności na zasadzie, żeby trzymać go z daleka właściwie tutaj od młodszej siostry, tak aby jej nie zaraził. No ale umówmy się, w pewnym momencie te wirusy, zarazki to chyba nawet po ścianach chodzą po całym domu, więc chcąc, nie chcąc, przede wszystkim nie chcąc, nie udało się tego nie da się uniknąć właściwie tutaj totalnej izolacji. I co? I w pewnym momencie wydawało nam się, że którejś nocy Lila jakby smarka, jakby kaszle. Mówię jakby, bo właściwie cały czas przypominam, że mówię o kilkutygodniowym dziecku bardzo małych rozmiarów, które wydaje bardzo różne dźwięki i które można bardzo różny sposób odbierać, rozszyfrowywać. Także córa miała coraz bardziej niespokojny sen, zaczęło ją właściwie męczyć, coraz cięższy oddech. No i oczywiście w tym wszystkim zaczęliśmy się z żoną zastanawiać, co jest grane, że czy ona przypadkowo się faktycznie nie zaraziła od brata, czy właściwie może z jakiegokolwiek innego źródła nie zaczynają jej dopadać jakiekolwiek problemy zdrowotne. No i jako przede wszystkim odpowiedzialni, kochający rodzice, no to podejmujemy pierwszy krok, czyli idziemy oczywiście do lekarza. Idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, oczywiście bez żadnych najmniejszych nazwisk, ale jest to lekarka, do której chodziliśmy tam, powiedzmy sobie, już jakiś czas jako rodzice drugiego dziecka, już mieliśmy właściwie tutaj swoich lekarzy, do których lubiliśmy chodzić. No i co? No i odbyła się ta wizyta, gdzie faktycznie opowiadamy, jakie są objawy, co nam się wydaje, żeby przede wszystkim zobaczyła sama to dziecko, słuchała, obejrzała i czy cokolwiek potrafiła zdiagnozować. I wtedy usłyszałem od lekarki, która osłuchała córkę,
która powiedziała, że wiecie co państwo, jest naprawdę wszystko, wszystko jest w porządku, mówi, dziecko ma, wam się wydaje, że ona ma katar, wam się wydaje, że ona kaszle, ale to w żaden sposób nie jest ani katar, ani kaszel infekcyjny. Mówi, dziecko w trakcie porodu zachłysnęło się wodą płodową i dlatego ma na dzień dzisiejszy problemy z oddychaniem, że wam się wydaje, że ona się jakby krztusi, że wam się wydaje, że ona ma katar, ale spokojnie proszę państwa, bo ona sobie z tym w najmniejszy stopniu, w najprostszy sposób poradzi, po prostu dajcie jej trochę czasu, proszę nie panikować, wszystko jest pod kontrolą. Oczywiście obejrzała córkę, tu jaka piękna, jaka silna, ładna, po tacie, zdrowa, nic się nie dzieje, proszę państwa, to są rzeczy bardzo normalne. Ja pamiętam, że również jeszcze zapytałem, że dziecko ma już kilka tygodni i tak naprawdę tych objawów wcześniej nie było, że jeśli zachłysnęła się wodą płodową, to brałem pod uwagę, że pewnie już pewne rzeczy zaczęły się dziać od razu, ale lekarka również mnie uspokoiła, że takie rzeczy również mogą się dziać w nieco późniejszym okresie. Więc nie ukrywam, uspokojeni rodzice wracamy do domu, że wiemy, że faktycznie na szczęście nic złego się nie dzieje. I pamiętam, że oczywiście, nie pamiętam, przepraszam, pamiętam jaki był to dzień tygodnia, była to środa. I pamiętam noc z środy na czwartku, która już była bardzo, bardzo ciężka, właściwie do tego stopnia, że się bardzo mocno, zaczęliśmy bardzo mocno o naszą córę martwić, no bo faktycznie ta noc była do tego stopnia ciężka, że nawet w nocy braliśmy pod uwagę, czy nie będzie trzeba jechać do szpitala, bo ten oddech był tak ciężki, że to dziecko się wręcz prawie dusiło. Więc jako zmartwieni rodzice po raz kolejny spakowaliśmy się w czwartek rano, i to był czwartek. W czwartek rano spakowaliśmy się do lekarza. Pamiętam, że zaburzyło to mój harmonogram dnia, kiedy miałem zaplanowane pewne treningi i inne zajęcia. Ale oczywiście jako family first i zdrowie i rodzina zawsze na pierwszym miejscu, odstawiłem wszystkie inne rzeczy na bok. Zerwaliśmy się przede wszystkim do innego lekarza, żeby oczywiście usłyszeć również tutaj inną diagnozę, inną wersję od innego lekarza. Weszliśmy do lekarki, oczywiście nie wspominaliśmy, że dzień wcześniej byliśmy u lekarza, że mieliśmy, żeby tutaj nie sugerować jakiejkolwiek odpowiedzi, więc przypaliliśmy tak zwanego frana, że faktycznie martwimy się o córę, no i zapytaniem, co może jej dolegać. I podobny schemat, oczywiście córka została osłuchana z lewej, z prawej strony, wszystko i kopiuj, wklej, właściwie ta sama diagnoza na zasadzie. Proszę państwa, dziecko jest zdrowe, wszystko jest w porządku, nic nie słychać, mówi... Dziecko zachłysnęło się wodą płodową. No i kiedy mi to powiedział lekarz po raz drugi, to faktycznie miałem prawo wierzyć, że wszystko jest na szczęście w porządku. I pamiętam, jak lekarka powiedziała taki scenariusz, mówi, proszę państwa, w szpitalu w Prokocimiu w Krakowie, to jest szpital dziecięcy, mają taką maszynę, która pomogłaby jej ewentualnie się odkrztusić z tej wody płodowej, którą właśnie ma w sobie, bo jest malutka i nie potrafi, nie ma na tyle jeszcze odruchów, żeby to samemu wydalić, więc jeśli by miała z tym duże problemy, jeśli by sobie nie radziła, to wtedy możecie jechać do szpitala w Prokocimiu, ale pamiętam, jak powiedziała pani doktor, ale dla mnie, proszę państwa, to jest scenariusz science fiction, to jest niemożliwe, to jest taka piękna, śliczna córeczka, w ogóle piękna, jakie tu, to, usteczka, oczki, jakie piękne włoski, po tacie piękna. Więc jak powiedziała, że piękne włoski po tacie, to już wtedy miałem prawo rozkminić, że coś jest nie tak i że ktoś mnie tu chyba delikatnie kręci w bambuko. Ale w każdym razie nie ma co ukrywać, my chcieliśmy chyba to usłyszeć, że faktycznie wszystko jest pod kontrolą. I tym samym wróciliśmy do domu. Ja przez to, że zaburzyłem sobie nieco plan dnia z pierwszej jego części, wpadłem na, oczywiście jak to w swoim stylu, na bardzo wysokie obroty całego dnia, pełna gonitwa i pamiętam, że tylko pomiędzy jedną wpadką i kolejnym wymarszem z domu wpadłem na krótką chwilę zabrać torbę na trening, lecieć na kolejny trening. I pamiętam, że wtedy moja żona mówi, Tomek, jedźmy do szpitala, bo z Liną coś znowu się zaczęła dusić. Ja mówię, Magda, naprawdę przesadzasz, byliśmy u dwóch lekarzy to zdiagnozowało, oni się nie mogli pomylić, mówię, naprawdę zaczynasz przesadzać, zaczynasz panikować, mówię, ja mam też swoje obowiązki, musimy naprawdę zaufać. I tutaj, jak nie lubię przyznawać komuś racji, to faktycznie, przede wszystkim kobiecy, też maczyny instynkt jest chyba rzeczą niezastąpioną, ponad wszystkie diagnozy lekarskie i Magda mówi, Tomek przed chwilą miała taki atak, że myślałem, że to dziecko nie wytrzyma. Proszę cię, jedźmy do tego szpitala. No i faktycznie stało się, jak się stało, że my dobra, dla spokojnego, czystego sumienia, dla spokoju ducha, jedźmy. No i faktycznie kierowaliśmy się do szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Jedziemy, ale jechałem, powiedzmy sobie, ze spokojną głową. Ja cały czas nie byłem w stanie uwierzyć, że może się dziać cokolwiek więcej niż te informacje, które zostały im przekazane. Uwaga! Kilka godzin wcześniej, bo przypominam, był to czwartek rano, byliśmy jeszcze na wizycie u lekarza, czwartek po południu jedziemy z córką do szpitala, która tak naprawdę no niespecjalnie radzi sobie z zachłyśnięciem się wodą płodową.
No i wbijamy do kolejki, oczywiście zgłaszamy się, wchodzimy do tego pierwszego tutaj laboratorium, kiedy właściwie jest zrobione takie wizyta, że tak powiem, oględziny, pierwszy kontakt z lekarzem, żeby spróbowali określić, do której grupy ryzyka nas przyłączyć. I faktycznie pamiętam, że tam oczywiście jest również to dopasowane kolorami, zielone, czyli pod pełną kontrolą, można czekać nawet 6-8 godzin na tak zwanym SOR-ze. Kolejne kolory pomarańczowy chyba i czerwony. I żeby faktycznie tutaj ocenić, w której skali ryzyka się znajdujemy. I pamiętam, że wchodzimy tutaj do gabinetu, gdzie siedziała pani doktor i chyba dwóch, trzech jeszcze lekarzy dookoła, jak to w szpitalu. No i wywiad. Opowiadam, że od paru dni gdzieś tam mamy już to takie właśnie problemy, które nam dawały sporo do myślenia i w związku z tym udaliśmy się do jednego lekarza, drugiego lekarza. No i co tu dużo mówić, podobno tutaj w szpitalu macie taką aparaturę, która pomoże się naszej córce odetkać, że tak powiem, z zachłyśniętej wody płodowej. Mówię, no i w tej sprawie przyjechaliśmy, no bo ona ma na tyle duże problemy, że nie potrafi sobie z tym sama poradzić. I oczywiście wszedłem tam jak pełny mądrala, który już stawia diagnozę, no bo przecież została mi ona przekazana dwukrotnie od tego samego lekarza. I w międzyczasie, kiedy to powiedziałem, moja Lili zakaszlała i lekarka mówi, wie pan co, nie podoba mi się ten kaszel. Ja mówię, wie pan co, mi też się nie podoba, dlatego od tygodnia czy od kilku dni też chodzimy cały czas po lekarzach i dlatego też tutaj jesteśmy. Proszę przynieść córę. No i oczywiście położyłam ją tutaj na stoliku. Ja stałem z jednej strony, córa przede mną, lekarka po drugiej stronie tego stolika. No i faktycznie podwinęliśmy koszulkę, przyłożyła tylko słuchawki, chyba stetoskop, nie chcę pomylić, ale chyba tak się to nazywa. Osłuchuje moją córkę, ja stoję w odległości metr, wtedy jeszcze nie było COVID-a, wtedy jeszcze nie było obowiązku zachowania dużego dystansu między ludźmi, były normalne czasy. Stoję i pamiętam, to umówmy się, że są chwile w życiu, których człowiek do końca życia nigdy nie zapomni. I w momencie, kiedy zaczęła osłuchiwać córkę, stałem, przypominam, metr od lekarki i w pewnym momencie wbiła we mnie po prostu przeszywający wzrok. Już wiedziałem, że czegokolwiek nie powie, to na pewno nie powie mi nic dobrego. Zauważyłem w oczach tej kobiety dużą panikę, duży strach, a chyba jeszcze większy właściwie w moich. Poprosiła szybko drugiego lekarza, żeby przybiegł. Drugi lekarz właściwie zrobił nie tę minę. I w tym momencie takim naprawdę przeszywającym wzrokiem bardzo zmieniła się właściwie atmosfera nagle. To wszystko było czuć, wisiała w powietrzu. Lekarka do mnie mówi, cały czas trzymając słuchawki w uszach i badając córkę, patrzy na mnie z takim naprawdę głęboko przeżywającym, wbitym wzrokiem. Pyta bardzo poważnie, mówi, co panu powiedział lekarz? I ja już właściwie takim roztrzęsionym głosem odpowiedziałem, że mówię, parę godzin temu lekarz powiedział, że dziecko jest osłuchowo czyste, że zachłysnęła się wodą płodową i po to tu jesteśmy, bo macie aparatury, żeby tej córce pomóc. I w tym momencie lekarka mi odpowiada, mówi, proszę pana, to dziecko ledwo oddycha, jest w bardzo poważnym stanie zagrożenia życia. Mówi, przyjechaliście tutaj w ostatniej chwili. I dlatego mówię, że pewne chwile zostają na długo w sercu. Bo w momencie, kiedy powiedziała to lekarka, to faktycznie wszystko się w jednej chwili zmieniło właściwie, tak. No, kiedy to moja żona usłyszała, to ona automatycznie wryk i wtedy zaczęła się właściwie akcja ratunkowa, że tak powiem. I po raz pierwszy w życiu muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem specjalnie pozytywnie nastawiony do lekarzy, środowiska lekarzy, którzy właściwie traktują tutaj pacjenta bardzo często jak wroga. A po raz pierwszy w życiu zauważyłem, że zwłaszcza w szpitalu dziecięcym i tutaj naprawdę czapki z głów. Zauważyłem, że ludziom naprawdę, lekarzom zależy na ludzkim życiu, no i to zwłaszcza dziecka. No i wtedy zaczęła się akcja, że faktycznie przyłożono chyba tą maseczkę z tlenem, sprawdza się saturację chyba i wtedy lekarka powiedziała, że proszę pana, to dziecko ledwo oddycha, proszę cały czas trzymać tą maskę z tlenem, ona musi cały czas oddychać. Że trzeba lecieć szybko zrobić prześwietlenie płuc. No i faktycznie wtedy pamiętam, że ci lekarze, ci sanitariusze naprawdę mi pomagali, co dużo mówić, faktycznie dostaliśmy taką naprawdę dobrą opiekę i wsparcie od tych lekarzy. Polecieliśmy na prześwietlenie płuc, lekarka pamiętam, przypominała, niech pan trzyma to dziecko, bo takiego dziecka nie należy często prześwietlać, więc niech nam szybko wyjdzie pierwsze prześwietlenie płuc, no i będziemy za chwileczkę wiedzieć już mniej więcej na czym stoimy. No i faktycznie zaczęła się akcja ratunkowa, powtórzę się, że lecimy przez ten korytarz z tą maską tlenem, trzymano dziecko cały czas przy buzi.
zrobiliśmy to prześwietlenie płuc, no i faktycznie wiedziałem przynajmniej, chociaż jedną dobrą wiadomością w tym wszystkim było to, że jesteśmy w dobrych rękach, no i faktycznie wyszło, że dziecko ma jakiegoś poważnego wirusa. No i faktycznie dzięki Bogu trafiliśmy, albo dzięki mojej żonie, trafiliśmy do szpitala w ostatniej wtedy chwili. No. Diagnoza faktycznie było wiadomo, że to jest jakiś wirus i tego wirusa są powiedzmy dwa różne szczepy, więc trafiliśmy na taką tak zwaną izolatkę, no i później wiadomo, który to będzie z tych dwóch rodzajów wirusa, no i wtedy dziecko idzie na, że tak powiem, salę z dzieciakami o tym samym typie, żeby nie złapać innego, albo żeby nie rozdawać swojego innym dzieciakom. No i faktycznie, kiedy wiedzieliśmy już w pewnym momencie, jaki to jest rodzaj wirusa, to trafiliśmy na salę, która jest, ja wiem, w wielkości może tego ringu, może nieco większa, tak, myślę, że nieco większa. W każdym razie nadal ciasna, bo na tej sali niedużych rozmiarów znajdowały się cztery mamy z czwórką dzieci. No i faktycznie, co tu dużo mówić, każda mama, każdy rodzic, który był w takim miejscu, no to nigdy nie generuje dużych pozytywnych emocji, a wręcz przeciwnie. Moja córeczka była oczywiście w tym wszystkim najmłodsza, najmniejsza, miała 6 tygodni, inne dziecko miało 3 miesiące, 6 miesięcy, 7 miesięcy, więc to dalej były dzieci, ale umówmy się, że no faktycznie nas to dotknęło w takiej pierwszej fazie. No i od tamtej pory moja żona już musiała zamieszkać w szpitalu. Tydzień mieszkania w szpitalu i to naprawdę umówmy się, ale tam jest łóżeczko dla dziecka, jest leżanka, myślę, rozmiarów mniejszych niż ta pufa. No i faktycznie jest to hardcore, to trzeba znowu oddać naprawdę duży ukłon, szacun dla każdej mamy, dla kobiet, bo to jest hardkorowe naprawdę, moja żona nie potrafiła odejść nawet właściwie gdzieś tam do ubikacji, wyjść od dziecka, wziąć prysznic, także no przy tym naszym najmniejszym dziecku, najmłodszym z całej tej ekipy chorych dzieciaków, była najmłodsza właściwie, wymagała chyba opieki cały czas. Pamiętam, że lekarka wtedy jeszcze powiedziała, mówi, wie pan co, bo w szpitalu też panuje, panuje rotawirus i mówi, bardzo dobrze by było, jakby się udało, jakby po prostu córka tego rotawirusa nie złapała, bo z dwoma sobie już może tak naprawdę nie poradzić, więc dbajmy o to dziecko, żeby wyszła. No i to jest przykry widok, ja pamiętam w ogóle samo jeszcze w dniu, kiedy przyszliśmy do szpitala, nie wiem, czy ktoś z was wie przykładowo, gdzie kilkutygodniowemu dziecku zakłada się wenflon. Nie w żyłę, w ręce, nie w dłoni, nigdzie indziej, w głowę, w czachę, wbijana taka igła, czego byłem świadkiem, na co się też musieliśmy trochę napatrzeć. I tak, rurki z tlenem do oddychania cały czas, patrzenie na aparaturę, właściwie opieka całą dobę. Oczywiście regularnie odwiedzałem swoje kobiety w szpitalu. I zaczęło naprawdę, wyszliśmy z najgorszego, to co powiedzieliśmy, właściwie sam moment, kiedy trafiliśmy do szpitala, już miałem sformułowania, że najlepszą wiadomością w tym wszystkim było to, że byliśmy już w dobrych rękach i zaczęliśmy z tego wychodzić. Ta córeczka na szczęście jest zdrowa, silna i naprawdę te leki, które zostały jej podane, właściwie dość szybko został zauważany progres, więc zaczęliśmy w miarę szybko z tej choroby wychodzić. Powiedziałem, że był to czwartek, nie wiem czemu, ale pamiętam te czwartki. I w czwartek po treningu, bo akurat, żeby nie zwariować samemu w domu, gdzieś tutaj oczywiście z synkiem jeszcze, który chwilę później został odwieziony właściwie do babci, żebym ja miał więcej czasu i mógł funkcjonować przy dziewczynach w szpitalu. Chodziłem na treningi i pamiętam w czwartek po treningu kilka widzę połączeń nieodebranych od mojej żony i to już oczywiście znowu tutaj gdzieś tam kotuje w głowie myśli, co się wydarzyło. Ledwo patrzę, odbieram połączenia, sprawdzam wiadomości i moja żona przyszła, bo ja i Lilia mamy w szpitalu rotawirusa. Musi przyjechać, musisz mnie zmienić, bo moja żona właściwie nie miała gorączki, miała temperaturę 35 stopni, więc była totalnie osłabiona i największym szczęściem w tym wszystkim było to, że dziecko dużo bardziej spokojnie i właściwie prawie bezobjawowo przechodziło tego rotawirusa w porównaniu do dorosłego. Także co, od tamtej pory już nie były trzy mamy i czwórka dzieci w tej sali, tylko były trzy mamy, jeden tata i czwórka dzieci. Umówmy się, że siedmiotygodniowy dzidziuś jest właściwie bardzo małych rozmiarów i tutaj jeszcze przy okazji całej aparatury, kabli, zmienianie pieluchy, operowanie, karmienie. Umówmy się, to moje drugie dziecko, ale tak, nie są to czynności, które należą do przyjemności, do wykonywania, ale tu nie chodzi o przyjemności, chodzi o obowiązek i pamiętam, że ta leżanka, na której tam wszyscy muszą spędzać całą dobę, jest ciasna, niewygodna dla kobiety, a mówmy się, że jak siadł koń, to na tej leżance właściwie ciężko było się wygodnie ułożyć, nie mówiąc o spaniu. No w każdym razie zaczęło się moje koczowanie.
Ale prognozy już były na tyle dobre, że faktycznie my byliśmy w okolicach weekendu już gotowi do wyjścia i oczywiście również trwała niemała awantura, no bo weekendy, ciężko wypisy, bo to lekarze, nie ma lekarza prowadzącego i to i tamto, ale umówmy się, o swoje trzeba walczyć, o swoje trzeba wywalczyć i przez to wszystko również udało nam się w weekend z tego szpitala wydostać. I wydawało mi się, że najgorsze minęło. I pewnie w jakimś stopniu najgorsze minęło, ale wydawało mi się, że faktycznie już teraz będzie tylko i wyłącznie lepiej. Że wziąłem córę faktycznie ze szpitala, mówię, dobra córuniu, minęło najgorsze, jesteśmy już po wszystkim, wracamy do domu, jedziemy do mamy, no i wchodzę faktycznie do mieszkania. Moja żona cały czas jeszcze naprawdę w takim stanie wręcz agonalnym, z tą bardzo niską temperaturą. Ale mówię, wchodzę, mówię, dobra Magda, mówię, słuchaj, już chyba naprawdę najgorsze minęło, mówię, córa jest w domu, wracamy z tego szpitala, skończyło się. A moja Magda mówi, jedź do mojej mamy, do babci, mówi, bo Gabyś ma 40 stopni gorączki. To z kolei, ten dzieciak z kolei lubi mieć anginy i faktycznie gdzieś dopadła go kolejna angina, mówi, słuchaj, bo 40 stopni gorączki, naprawdę źle się czuję, jedź, zobacz po prostu, co u Gabrysia. No więc ja wizyta jeszcze do teściowej, zobaczyłem Gabrysia, który również przy 40-stopniowej gorączce ledwo kontaktuje, ledwo kuma. I napatrzyłem się sporo na córę, na chorą żonę, lecę do synka, który również tym wszystkim nie wygląda dużo lepiej. I mówię, Boże, to jest przecież, jak to się mówi, każdy to zna, prawo serii, jak się układa się wszystko naraz, jak się nie układa, to niestety nie układa się nic. No i niestety byliśmy po tej drugiej stronie, ciemnej stronie mocy, kiedy się niestety nic nie układało. Cała rodzina mi się pochorowała i teraz posłuchaj tego. Mówię, dobra, podjadę jeszcze do rodziców, mówię, opowiem, że już naprawdę córa w domu, że Gabryś ma problemy, ale to już chyba nie będą tak duże problemy, że po prostu chyba potrzebuję z kimś pogadać. Wchodzę do mieszkania rodziców. Siedzi moja mama, nie ma mojej taty. Pytam mamy, gdzie jest tata. Mówi, że chyba miał zawał i że w szpitalu. Nie sądziłem, że to się dzieje naprawdę, że nie wiem, właściwie spodziewałem się, że chyba zacząłem szukać dookoła siebie ukrytej kamery, bo to by się było niemożliwe, żeby wszystko się działo tak paskudną serią. Więc oczywiście się szybko zebrałem, lecę do szpitala zobaczyć, co u taty, no bo zabrała go karetka z podejrzeniem zawału. Wbijam do szpitala, no i tutaj serdecznie pozdrawiam mojego tatę, który to jest taki naprawdę twardy gość, taki twardy typ, naprawdę twardy, zdrowy typ. Mój tata ma 74 lata i pracuje na budowie do dnia dzisiejszego. Pozdrawiam serdecznie i jego mało co kładzie, także jak już mojego tatę zabiera karetka, to najczęściej wiem, że nie są to przelewki. No i pierwsze co to padam znowu do daty, mówię, tato, co się dzieje, mówię, jeszcze z tobą, mówię, jeszcze by tego brakowało, że ty jako taki twardy gość, mówię, mi się tu rozkładasz, mówię, co się dzieje. I mój ojciec mi siedzi, mówi, a nie wiem, kurwa, mówi, coś mnie tu w klatce bolało, musiałem wyzwać tą karetkę, bo już mnie tak ściskało. No i robiono mu wtedy badania i nie chcę przekręcić, ale chyba na jednym z czynników wskazującym zawał serca jest chyba badanie krwi, które wskazuje troponiny. Nie wiem, jak ktoś poprawi z medyków, jeśli się mylę, ale badanie na troponiny wyszło kilkukrotnie podwyższone, więc mogło to faktycznie wskazywać, że ma tata albo przeszedł lekki zawał, albo gdzieś tam miał stan przedzawałowy. Podano mu już pewne środki na zbicie tych troponin. No i pytam się tata, mówię, co się dzieje, my co robimy, mówię, powiedz, jak się czujesz. A mój ojciec w swoim stylu odpowiadał mi, a nie wiem, wkurwiemy ten lekarz, chodź już człowiek do domu, dawaj, bierz wypiskę, jedziemy. Ja mówię, nie no tato, słuchaj, może zostaniemy, mówię, lepiej, żeby cię to posprawdzano, pójdę do lekarza, dowiem się, o co chodzi. No i faktycznie te troponiny były tam kilkukrotnie chyba przewyższone, czy półtorejkrotnie, nie chcę przekręcić, podano mu tam trochę środków na zbicie. No i w momencie, jak te troponiny gdzieś tam nie wróciły do normy, tylko były podwyższone, ale już nie tak wyraźnie, to mój ojciec mówi, dobra Tomek, kurwa, chodźmy z domu, bo ja tutaj nie wysiedzę, mówi, idziemy do domu, ja nie będę w tym szpitalu zostawał. I finalnie tak się stało, że wszystko skończyło się happy endem, mimo że to był taki naprawdę ciężki wiraż, ciężki zakręt. Powtarzam, nie sądziłem, że to jest w ogóle możliwe, żeby się tyle złych rzeczy w jednym momencie wydarzyło, a jednak się wydarzyło. Skończyło się tak, że oczywiście moja żona wróciła do zdrowia, moja córa wróciła do zdrowia, synek wyzdrowiał z anginy, tata wrócił do swojej ulubionej życia, jaką jest praca. Więc jak to widzicie, nawet chyba z najgorszych sytuacji da się zawsze wyjść.
I w tych dzisiejszych dziwnych, ciężkich czasach życzę przede wszystkim każdemu zdrowia, bo to jest jedna z niewielu, jak nie jedyna rzecz, której nie, jedna z niewielu, bo nie jedyna, ale jedna z niewielu rzeczy, której Kubi nie można. Słuchajcie, chyba też nie przypadkowo właściwie ta historia mi się przypomniała w tych dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę każdy bardzo mocno martwi się o zdrowie. Życzę każdemu z was zdrówka. Nie chodzi o tego wirusa i nie chcę użyć słowa czy też pseudo czy nie, bo pomijając to, że jestem fanatykiem teorii spiskowych i wiele rzeczy jest grybem i niśmiszyte, pewnie wirus jakiś jest, pewnie stanowi on zagrożenie. Dlatego życzę każdemu przede wszystkim dużo, dużo zdrówka. Dbajcie o siebie i nie chodzi tylko i wyłącznie o antybiotyki z apteki. Chodzi, pamiętajcie, o naturalne antybiotyki, o to, aby swój układ odpornościowy zawsze wzmacniać. Przede wszystkim w naturalny sposób. Imbir, czosnek, mleko, każdy to zna. Trochę ruchu, powietrza. Ruchu, trenować, nie zamykać się w domu. Oddychać świeżym powietrzem. Niekoniecznie w masce. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, siemanko.